Hej, witam w kolejnym filmiku. Tak jak mówiłem, ten filmik jest już po pomalowaniu tylnego pasa. Tylny pas został pomalowany, najpierw go zmatowałem, później pomalowałem całość farbą podkładową. Użyłem do tego farby podkładowej szybko schnącej z Bola w kolorze szarym. Natomiast tylną część pasa zabezpieczyłem farbą do konserwacji podwozia. Zrobiłem to przed chwilą, więc jeszcze jest to wilgotne. Jest to środek do konserwacji podwozia, również z Bola. Tutaj okleiłem sobie to taśmą i tą rynienkę, na której na którą zakłada się uszczelkę, też pomalowałem tym środkiem do konserwacji podwozia. Z tego prostego względu, że no jest to przestrzeń między gumą a uszczelką gumową a blachą i obawiam się, że mogłaby się tam zbierać wilgoć. Dlatego jest to również zabezpieczone. Pościągamy sobie te tasiemki. Nie spodziewałem się tutaj jakiegoś efektu wizualnego, nie o to chodziło w tym wszystkim. Chodziło głównie o zabezpieczenie. Mam nadzieję, że to zabezpieczenie coś da. No tu nie okleiłem i trochę mi się zamalowało. O, tak to wygląda. Kurde, przykleiłem się do taśmy. Pobrudziłem rękę. Ale mamy rozpuszczalnik nitro. Jeśli będziecie coś sami malować, to kolejność jest dosyć prosta. Czyścimy materiał, jeśli są kawałki zardzewiałe, to najlepiej wymienić je. Jeśli nie macie spawarki i potrzebnych do tego narzędzi, no to po prostu oczyszczacie. Nierówności wyrównujecie kitem, czego tutaj na przykład nie zrobiłem, bo nie zauważyłem tej nierówności. Następnie matujecie całą powierzchnię papierem ściernym. Najlepiej, żeby była to 600 wodna. Po czym nakładacie warstwami farbę podkładową. Dwie, trzy warstwy w zupełności wystarczą. Następnie znowu papierem wodnym matujecie powierzchnię i na zmatowaną farbę podkładową nakładacie finalną warstwę lakieru, ewentualnie na to jeszcze lakier bezbarwny, czyli tak zwany klar. No, tutaj już jest to zrobione. Czy będę jakiś lakier na to nakładał? Na razie nie. Jak będę, to na pewno się o tym dowiecie. A w międzyczasie zajmę się tylnymi lampami.